Paweł Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarki ręczne Młynu Stoisław Koszalin po długiej przerwie wróciły do zmagań ligowych. Pokonały we własnej hali Suzuki Koronę Handball Kielce. Koszalianki przeżywają spore problemy kadrowe. Występująca na pozycji bramkarki Aleksandra Iwanicja jest w ciąży, a Natalia Filończyk doznała kontuzji. Do klubu z wypożyczenia wróciła Katarzyna Zimny, ale trafiła na kwarantannę i w bramce Młynów ponownie pojawiła się Izabela Prudzienica. Doświadczona bramkarka świetnie zagrała przeciw Koronie. Poza tymi zawodniczkami kilka trafiło na kwarantannę. Pierwsza część była wyrównana z lekkim wskazaniem na gości. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 15-14 dla Korony. Początek drugiej części należał do miejscowych. Koszalianki szybko wypracowały sobie 4 bramki przewagi. Rywalki w 45 minucie doprowadziły do remisu po 20. 4 kolejne bramki zdobyły nasze szczypiornistki. Od tego momentu gospodynie kontrolowały przebieg gry i wygrały 28-25. Dla naszej drużyny 7 bramek zdobyła Gabriela Urbaniak i 5 Martyna Żukowska, a dla gości 6 Marta Rosińska. Zabrakło nam skuteczności. No i myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy takie sytuacje, gdzie mogliśmy skoczyć na 4 bramki, jednak to się nie udawało. Zespół z Koszalina nas dochodził na jedną bramkę. No i w drugiej połowie już też sytuacja wyglądała w ten sposób, że to my goniliśmy, doszliśmy na remis, no jednak trochę rzutów gdzieś tam nie trafionych albo odbite przez bramkarkę i zespół z Koszalina wygrał. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo, dziewczyny naprawdę zapracowały bardzo dobrze i mimo tego, że nas było tak mało do gry, to jednak wytrzymały to fizycznie i psychicznie, tą presję tego, że bez koleżanek trzeba grać samemu praktycznie. No i wygraliśmy zasłużenie. Ja gratulacje dla dziewczyn za walkę, za ambicje, za mądrą grę przede wszystkim w drugiej połowie. Zespół koszański z drobkiem 14 punktów zajmuje 6 miejsce. W następnej kolejce Młyny zmierzą się na wyjeździe z Perłą Lublin. Sporo emocji towarzyszyło starciu Żaka Koszalin z AZS-em AGH Kraków. W niesamowitych okolicznościach krakowianie wygrali po dogrywce 100-98. Mecz od początku układał się po myśli gospodarzy. Wygrali pierwszą kwartę 20-13, a rywale w drugiej części zmniejszyli dystans o zaledwie 1 punkt. Trzecią partię wygrał Żak i miał 11 punktów zaliczki. Po 2 minutach ostatniej kwarty prowadzenie Żaka wyniosło 16 punktów. Wydawało się, że gospodarze mają mecz pod kontrolą. Goście zmienili taktykę i zaczęli agresywnie bronić na całym boisku. W efekcie miejscowi popełniali mnóstwo błędów, a goście odrabiali stratę. Na 1,5 sekundy przed końcem regulaminowego czasu gry faulowany przy rzucie za 3 punkty był Szymon Pawlak. Wykorzystał 3 rzuty wolne i doprowadził do remisu po 87. W tej sytuacji o losach meczu decydowała dogrywka. Początkowo prowadzili goście, koszalnianie odrobili stratę i wyszli na prowadzenie. Gra się wyrównała. Na minutę i 24 sekundy przed końcem AZS objął prowadzenie 97-96. Przez ponad minutę żadna ze stron punktów nie zdobyła. Koszalnianie mieli niewiele ponad 5 sekund na rozegranie akcji i na niewiele ponad sekundę trafił Marcin Zarzeczny, dając przewagę gospodarzom 98-97. Goście mieli jeszcze szansę na ostatni rzut i z dystansu trafił Szymon Pawlak, dając zwycięstwo ekipie przyjezdnej 100-98. 25 punktów dla Żaka zdobył Marcin Zarzeczny i 20 Mateusz Pryć, a dla gości 20 Wojciech Leszczyński i 19 Piotr Lis. Ostatnie mecze, to co robimy, to są jakieś rzeczy nadprzyrodzone. To, co się wydarzyło dzisiaj, jest dla mnie w ogóle rzeczą niepojętą. Mówię to uczciwie i z pełną świadomością. To są takie momenty w pracy trenera, że trener płynie i nawet nie widzi, co się dzieje. Tak było trochę w dogrywce. Ale kiedy tak naprawdę oczywiście reagowaliśmy, zmiany, wszystko, ale płynęliśmy, po prostu zespół zaczął grać. Niesamowity powrót, to co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 minut, to jest jakiś amazing. A ja chcę powiedzieć, że nie potrafię już zmusić do lepszej, do większego serca i większego zaangażowania graczy niż to, co pokazali. Dla mnie to jest optymum. To ja mówię od razu, jak chodzi o wiadomo, taktyka, technika, można dużo rzeczy. Do większego zaangażowania i serca nie potrafię zmobilizować bardziej ludzi. To, co zrobił dzisiaj obecny ze mną na konferencji Michał Pieniążek, który tak naprawdę aplikuje do gry w tej lidze i gra jeszcze mało minut, bo to tak naprawdę jego początki na takim, powiedzmy sobie, dużym poziomie, w defensywie, w sercu i we wierze, w to, że możemy wygrać mecz, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Te przechwyty, te rzeczy, które się wydarzyły, to tak jak mówię, myślę, że naprawdę na prawdziwym
koszykarskim poziomie. Rzutu w ostatniej sekundzie do kosza za 3 punkty nie będę komentował, bo to jest kwestia szczęścia, to jest kwestia tego. Narysowaliśmy akcję, zawodnik zagrał dokładnie to, co miał zagrać. Tylko jak ja mam panom powiedzieć, że narysowałem mu, żeby wyszedł po dwóch zasłonach i z 10 metra rzucił w sekundę do kosza i trafił. Ja wam mogę o tym opowiedzieć. Mogę powiedzieć, że to zrobiłem, że jestem świetny. Tylko wtedy wszyscy pomyślimy, że jestem głupszy niż myślimy, a tak bym nie chciał. Zrobił to, co miał zrobić, rzucił do kosza, wpadło, ale to już był gwóźdź jakby. Tak naprawdę najważniejsze było to, jak doprowadziliśmy do tej dogrywki, jak wyszliśmy z tego meczu, który nam się nie układał i w którym graliśmy źle, do tego, jak trzymaliśmy grę w dogrywce. No jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję drużynie z Koszalina za równą walkę, bo myślę, że ten mecz naprawdę mógł się podobać ludziom, którzy go oglądali. Myślę, że ten mecz mógł firmować grę pierwszej ligi i to, jaki to jest produkt. Gra Kuby Dłoniaka po stronie Żaka Darela, Marcina Tomaszewskiego, Zarzecznego, po naszej stronie zawodników, których widzieliśmy. To był naprawdę mecz na poziomie. Mieliśmy bardzo ładne widowisko, bardzo ładnie graliśmy i my, i przeciwnicy. Chciałem pogratulować drużynie z Krakowa, bo grają w bardzo agresywną koszykówkę, to się może podobać. Osiągają świetne wyniki w tym sezonie, teraz wygrali dwa trudne mecze. Musieli z Kotwicą na wyjeździe we Wrocławiu, przyjechali tutaj do nas i widać, że to nie jest przypadek, że są tam, gdzie są. Mówię, mimo że osobiście do końca nie musi się podobać ten styl, w jakim grają. Ale trzeba tutaj oddać chwałę trenerowi Bychawskiemu, że z tym, co ma, to po prostu takich zawodników sobie dobiera i tak wykorzystuje, żeby grać taki styl, jaki grają. I my dzisiaj się przeciw temu przeciwstawialiśmy przez długo. Graliśmy dobrze do nie wiem, 33 minuty, gdzie wypracowaliśmy sobie 18 punktów przewagi i niestety zabrakło chłodnej głowy w samej, no nie w samej końcówce, tak, bo już nie chodzi o dogrywkę, tylko że po prostu zrobiliśmy ten sam błąd praktycznie co z Tychami i za dużo strat popełniliśmy, za dużo głupstw w ogóle i za szybko graliśmy. To nie chodzi nawet o same straty, chodzi o ogólnie decyzje, tak? Bo graliśmy za szybkie akcje, przerywaliśmy szybko akcje znowu faulami, zamiast dawać im grać dłuższe akcje. Wystarczyło tak naprawdę obronić przy takiej przewadze dwa razy i zagrać raz mądrzej do kosza i właściwie mieliśmy wygrany mecz, tak? Fajnie, że w dogrywce po ciężkim też początku, jak trafili nam dwie trójki, to potrafiliśmy się podnieść i właściwie można powiedzieć, że wyszliśmy na trzy punkty przewagi i wydawało się, że drugi raz, że mamy ten mecz. Potem znowu po rzucie Marcina wydawało się trzeci raz, że mamy ten mecz, a na końcu Pawlak tutaj takim rzutem wygrał dla nich, ale to nie można jakby się skupiać na tym, że ten ostatni rzut, tak, on mógł wpaść, mógł nie wpaść, tak samo Marcinowi mogło wpaść, mogło nie wpaść. Po prostu zrobiliśmy błędy w czwartej kwarcie. Troszkę wynikały one ze zmęczenia, bo też to jest dla nas trzeci mecz. Mocno dzisiaj wyeksploatowaliśmy podstawowych zawodników. I tak powiedziałem, no, to co się udało z Tychami, to dzisiaj się nie udało. Po prostu mając taką przewagę, musimy grać mądrzej, przytrzymać po prostu piłkę, zagrać trochę dłużej, zagrać cierpliwiej. Nie dać się po prostu sprowokować, zagrać pod faul i tak dalej, i tak dalej. No, tych rzeczy dzisiaj się nie udało zrobić, stąd porażka. Także jeszcze raz gratuluję. Myślę, że ogólnie mecz bardzo fajny do oglądania, widowiskowy, dużo walki, dużo świetnych akcji. Zabrakło tylko happy endu dla nas. Żak z zarobkiem 28 punktów zajmuje 12 miejsce. W tym tygodniu nasz zespół rozegra dwa spotkania we Wrocławiu. Kolejno ze Śląskiem i WKK. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest koszykarz Żaka Koszalin, Marcin Tomaszewski. Witam. Dzień dobry. Co do spotkania z zespołem, drużyną HZS AGH Kraków. To rywal, z którym awansowaliście do, może nie ty akurat, no ale zespół koszański awansował do pierwszej ligi. Drużyna Beniaminek, która ostatnio naprawdę prezentowała wysoką formę i trzeba podkreślić, że wy przez 80% tego meczu też byliście bardzo bliscy zwycięstwa i kontrolowaliście przebieg tego spotkania, ale końcówka regulaminowego czasu gry pokazała, że jednak no nie wszystko w koszykówce jest zawsze poukładane po 37 minutach. No tak jest w sporcie czasami, że nawet jeżeli mecz już jest prawie wygrany, to końcówka jest różna. Wygrywaliśmy przez 30 parę minut w tym meczu, przewaga była nawet kilkunastu punktów, bodajże 18 punktów. 16 jeszcze mieliście w czwartej kwarcie. 16 w czwartej kwarcie.
No, w końcówce rywale bronili bardzo agresywnie na całym boisku. Nie do końca chyba byliśmy na to przygotowani. Zrobiliśmy sporo strat, które zaważyły o tym, że koniec końców była dogrywka. W dogrywce już też graliśmy łeb w łeb w sumie z rywalami. No i koniec końców przegraliśmy. Zanim do tej dogrywki dojdziemy, to jeszcze chwilę na temat tego regulaminowego czasu gry. Albo była strata przy takiej agresywnym kryciu, a jeżeli wychodziliście, to rozgrywaliście akcję bardzo długo. Owszem, przy doświadczonych zespołach tak się gra, kiedy ma się taką przewagę, żeby jak najdłużej utrzymywać się przy piłce, oddać rzut, czy wpadnie, czy nie wpadnie, zawsze ten czas gdzieś tam upływa. Tutaj z jednej strony były straty, z drugiej strony ta piłka nie wpadała nawet po tych akcjach długich. Gdzieś ta taktyka może po prostu się nie sprawdziła, trzeba było może grać do końca, tak jak graliście przez 30 parę minut, gdzieś tam szukać, wejść na kosz, nie czekać na te 24 sekundy, tylko po 16-15 sekundzie już atakować. No generalnie w końcówce, jak już były 3-4 minuty do końca meczu, chcieliśmy jednak uspokoić to tempo gry, ograniczyć nasze straty, co nie do końca przynosiło efekty. Właśnie tak jak pan mówi, czasem może zbyt długo czekaliśmy aż do ostatnich sekund, żeby oddać ten rzut. Nie wiemy do końca, co było taką główną przyczyną porażki. Musimy to jeszcze dokładnie przeanalizować na wideo i wyciągnąć wnioski. Co do dogrywki, mieliście trochę taką fale, można powiedzieć. Raz góra, raz dół właściwie, bo zaczęliście kiepsko, bo to rywale 2 razy za 3 trafili. Później wy dogoniliście, przegoniliście przeciwnika, nie zdołaliście utrzymać przewagi rywal. Później przez minutę prawie nikt nie zdobył punktów. No i ten niesamowity rzut z jednej strony Marcina Zarzecznego, gdzie euforia w całej hali, wszyscy się cieszą ze zwycięstwa, a tu nie, jeszcze jedna sekunda i ta jedna sekunda wystarczyła rywalom. No tak jak to właśnie pan mówi, dogrywkę rozpoczęliśmy od 2 straconych trójek. 6-0 się rozpoczęło dla drużyny z Krakowa, potem dogoniliśmy. Potem przegoniliśmy nawet na 1 czy 2 punkty. No i tak się stało, że właśnie Marcin trafił pod koniec dogrywki, ale akcję potem Szymon Pawlak też z 8 metra trafił trójkę, był wolny, więc uważam, że to było po naszym błędzie w obronie. Może powinniśmy troszkę inaczej podczas czasu ustalić obronę, kto kogo kryje. No ale stało się jak się stało i piłka wpadła do obręczy i Kraków wygrał ten mecz. Trener zespołu krakowskiego powiedział na konferencji pomeczowej, że no owszem, można zaplanować akcję, można ją rozpisać, ale to, że zawodnik trafi z 10 metra za 3 punkty, no to jest tylko szczęście. No oczywiście gdzieś tam ta ręka musi być ułożona, ale mimo wszystko, no 10 metr, presja czasu, rzuca, wpada. No na to nie ma wpływu, to nie ma taktyki, to po prostu jest szczęście. No ale mimo wszystko temu szczęściu można było lekko przeszkodzić. A to się nam nie udało, bo porównując rzuty, Marcin Zarzeczny rzucał z bardzo trudnej sytuacji, mocno pilnowany, a mimo wszystko gdzieś tam ten rzut oddał skuteczny. Tutaj no, Szymon Pawlak raczej nie był jakoś mocno naciskany. No tak, Szymon Pawlak właśnie przez cały mecz grał raczej słabo. W końcówce czwartej kwarty właśnie rzucił 3 wolne. 3 wolne w samej końcówce meczu. Wcześniej też parę ładnych akcji i w dogrywce no tą ostatnią trójkę był wolny, powinniśmy być bliżej niego, właśnie tak jak mówię, może jakiś błąd taktyczny też zrobiliśmy. To były tak naprawdę 2-3 sekundy, nie wiedzieliśmy do końca czego się spodziewać, też po jaką zagrywkę myśleliśmy raczej, że będą szukali gdzieś podania bliżej kosza, a nie będą się skupiali na rzucie z dalekiego dystansu. No tak, w sensie powinniśmy być bliżej zawodnika. Ale co do ostatnich waszych meczów tutaj w Koszenie, to można powiedzieć, że to taka wizytówka pierwszej ligi. Można by było reklamować rozgrywki pierwszoligowe poprzez pryzmat meczów w Koszalinie. Z Tychami no niesamowite emocje. Tutaj z drużyną krakowską również te emocje były. 2 razy dogrywka w Koszalinie. Jak ktoś chce się mocno zabawić basketem i obejrzeć dobre widowisko, to najlepiej na Hale Gwardii tutaj w Koszenie. No tak, ostatnie kilka meczów w domu emocji nie brakuje. Z Tychami udało się wygrać dogrywkę 1 czy 2 punktami. No teraz przegraliśmy, więc
Emocje są. Co do najbliższych waszych spotkań, no tutaj akurat mocno będziecie gościć na Dolnym Śląsku. 3 mecze z rzędu gracie w tamtych regionach, 2 we Wrocławiu, to w tym tygodniu, później Turów, Zgorzelec. Wszystkie mecze łatwe nie będą, bo no, ktoś wcześniej mógłby powiedzieć, że Turów, Zgorzelec to będzie zespół, który będzie dostarczyć ile punktów, ale ostatnio prezentuje się całkiem nieźle, tych punktów za łatwo nie oddaje. Także 3 ciężkie mecze na Dolnym Śląsku czekają was. No tak, gramy teraz po kolei ze Śląskiem Wrocław, przełożony mecz, z WKK Wrocław i potem z Turowem Zgorzelec. No Śląsk i WKK są dobrymi drużynami, nie są może w czołówce ligi w tabeli, ale grają bardzo, bardzo dobrą koszykówkę. Jeśli chodzi o Turów Zgorzelec, to no jest to już całkiem inna drużyna niż w pierwszej rundzie. Wzmocnili się kilkoma zawodnikami. Mają Kordalskiego, który tam jest ich głównym... motorem napędowym. Tak jest. No więc musimy się przygotować na 3 ciężkie mecze. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Przygotujemy się taktycznie i fizycznie. No, jesteśmy dobrymi. Ze Śląskiem jeszcze w tym sezonie nie graliście, ale Śląsk to taka nieobliczalna drużyna, która rekordowo wygrała z Turowem, by później w rewanżu z tym Turowem przegrać. WKK na pewno będzie chciało się zrewanżować za porażkę tutaj w Koszenie, takie dosyć zaskakujące wasze zwycięstwo wówczas, ale jak pokazało później, że wcale nie było takim wielkim zaskoczeniem. No i Turów Zgorzelec, którym no, warto by było wygrać, żeby gdzieś tam od tego dołu tabeli odskoczyć. Dokładnie. Śląsk jest drużyną, która składa się raczej z młodych zawodników. Są to rezerwy ekstraklasowej drużyny. I bardzo często ich siła zespołu jest zależna od tego, jakim grają składem, ponieważ często zawodnicy grają w ekstraklasie i nie schodzą do pierwszej ligi. Z kolei mecz później mogą grać pełnym składem z najlepszymi zawodnikami, którzy na co dzień grają z ekstraklasą, więc tutaj nie wiemy do końca, czego się spodziewać. No, trzeba tam patrzeć terminarz ekstraklasy. Trzeba patrzeć terminarz ekstraklasy, tak jest. Z WKK odnieśliśmy tutaj pierwsze zwycięstwo w sezonie, grając u nas. Teraz też myślę, że to będzie całkiem inny mecz, inna sala, inne kosze. Kibice z Wrocławia też tam dość sporo ich chodzi na mecze. No więc też myślę, że będzie ciężki i agresywny mecz. No i oczywiście liczymy, proszę Państwa, bo na Turów to jeszcze pogadamy za tydzień, bo to jeszcze kawałek drogi, ale gramy teraz 2 mecze z drużynami wrocławskimi, oba spotkania wyjazdowe. W zaległym meczu Śląsk-Wrocław i w meczu zgodnie z terminarzem WKK Wrocław liczymy na zwycięstwo wyjazdowe. Tych zwycięstw ostatnio na wyjazdach nie mamy za wiele, a przydałoby się w końcu coś tam na wyjazdach ugrać. Moim Państwa gościem był dzisiaj Marcin Tomaszewski, Żak Koszanie. Dziękuję. Dziękuję. Cenne zwycięstwo odniosła czołowa ekipa pierwszej ligi tenisa stołowego Daszburg-Karnieszewice. Pokonała drugą ekipę Palmiarni Zielona Góra. Początek meczu był wyrównany. Po 4 pojedynkach był remis 2-2. Bardzo wyrównane pojedynki, może poza tymi, które zostały wygrane przez nas, bo tam przewaga była zdecydowana naszych zawodników. Jednak tu widać, że znów mamy do czynienia z przeciwnikami, którzy mieli możliwość przygotowania przez te pół sezonu i grają wiele lepiej niż grali w pierwszej rundzie. No, do końca jeszcze zostało 6 pojedynków, więc wszystko może się zdarzyć. No, liczę na to, że jednak przełamiemy tą, można powiedzieć, wyrównaną passę, bo tak to nazwę. No i zrobimy te 2 punkty, bo to jest dla nas najważniejsze. Do końca spotkania goście zdobyli jeszcze tylko 1 punkt. Pozostałe przypadły drużynie z Karnieszewic. Ostatecznie Daszbur odniósł zwycięstwo 7-3. Po tej wygranej ekipa z Karnieszewic ma w dorobku 18 punktów i zajmuje 2. miejsce. W następnym meczu Daszbur zmierzy się na wyjeździe z 3. ekipą AZS-u AWF-u Balta Gdańsk. 3 zespoły piłkarskie z naszego regionu rozegrały trójmecz towarzyski. Rywalizowały między sobą Bałty Koszalin, GKS Manowo i Darłowia Darłowo. Zespół koszański najpierw zmierzył się z Darłowią. Starcie trwało 60 minut. Miejscowy trzecioligowiec wygrał 2-0. Trafienia dla Bałtyku zaliczyli Jakub Kulon i Alan Krause. Następnie koszalnianie rywalizowali z GKS-em Manowo. Tym razem gospodarze zagrali skuteczniej. Po 2 trafieniach Adriana Cybuli, Borysa Jałuszyńskiego i Jakuba Latyńskiego Bałtyk wygrał 4-0. Graliśmy dzisiaj 2 gry.
z Darłowem Darłowo i z Leśnikiem Manowo. Takie było założenie, żeby zagrać troszeczkę w wydłużonym czasie dla zawodników, bo do tej pory graliśmy po 45 minut. Większość zawodników rozgrywała te sparingi. Dzisiaj chodziło o to, żeby pograć po 60 minut. A więc takie mieliśmy założenie na te sparingi. Myślę, że zrealizowaliśmy swoje założenia. Chcieliśmy grać wysoko w tych sparingach, a więc w jednym i w drugim graliśmy dużo na połowie przeciwnika i tak sobie zakładaliśmy przed meczem i tak to wyglądało. Także jesteśmy zadowoleni z tych gier dzisiaj. W ostatnim meczu GKS Manowo uległ Darłowi Darłowo 0-2. Kolejny mecz sparingowy rozegrała czwartoligowa Gwardia Koszalin. Zmierzyła się z juniorami Polonii Warszawa. Gwardziści w okresie przygotowawczym rozgrywają sporo pojedynków sparingowych i jak na razie mają problemy z wygrywaniem. Kolejny przeciwnik okazał się wymagającym rywalem. Po pierwszej połowie Polonia prowadziła 2-0. Na początku drugiej części drużyna stołeczna trafiła po raz trzeci. Koszalinianie odpowiedzieli dwoma golami. Wynik meczu na 4-2 dla gości ustaliła w końcówce Polonia. Kolejny mecz kontrolny, kolejny mecz, w którym mieliśmy jakieś tam swoje założenia. Można powiedzieć, że jednym założeniem był pressing wysoki, który nam nieźle wychodził na tle dobrego rywala. Tradycyjnie można też powiedzieć, że pierwsze 2-3 bramki sobie sami strzeliśmy po błędach indywidualnych, po braku decyzyjności, zawahania chwili, szczególnie ta pierwsza bramka, no nie powinno się to przydarzyć. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, dużo młodzieży to będzie kosztowało na początku dużo błędów, ale później z tego trzeba będzie zbierać owoce. Jak one duże będą, czas pokaże. Przed naszą drużyną kolejne mecze towarzyskie. Koszalnianom do wznowienia rozgrywek pozostały 3 tygodnie. Emocjonujące starcie mają za sobą ekipy dywizji drugiej Atomłebskiej Basket Ligi Sanatorium Spurs i Fasolki. Po wyrównanej walce o 3 punkty lepsze okazało się Sanatorium. Było to starcie sąsiadów w tabeli. Pojedynek miał spore znaczenie w kontekście walki o wejście do fazy play-off. Mecz był wyrównanym widowiskiem z lekkim wskazaniem na Sanatorium. Ta ekipa wygrała 2 początkowe kwarty i prowadziła 33-29. Na 3 minuty przed końcem trzeciej partii z boiska wyleciał za 5 fauli czołowy strzelec Fasolek Zaed Abbas. Wydawało się, że Sanatorium odniesie pewne zwycięstwo. Fasolki goniły rywala i nawet wyszły na 4-punktowe prowadzenie. Sanatorium odrobiło stratę. Przy remisie po 72 ostatnią akcję przeprowadzali koszykarze Sanatorium. Na 2 sekundy przed końcem ekipa ta trafiła z dystansu i ostatecznie Sanatorium wygrało 75-72. Dla zwycięzców Jakub Nagórski zdobył 22 punkty i 17 Jakub Dec, a dla pokonanych 27 Zaed Abbas i 15 Michał Juśków. W tabeli Sanatorium Spurs z 11 punktami zajmuje 8 miejsce, a Fasolki z 10 oczkami 10 lokatę. Następna seria odbędzie się w najbliższy weekend. Do informacji kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.